Witajcie, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 74. odcinek Zarychty na Solo. Dzisiaj trzy tematy. Tematy, które częściowo już przewijały się w mediach przez ostatnie kilka dni, czyli wymiana pomiędzy Philadelphia 76ers a Minnesota Timberwolves z udziałem przede wszystkim Jimmy'ego Butlera, Carmelo Anthony na wylocie z Houston Rockets, no i trzeci temat świeży z wczoraj, czyli zawieszenie Draymonda Greena na jedno spotkanie za kłótnię z Kevinem Durantem. Jeśli chodzi o pierwszy temat, czyli Jimmy Butler w Sixers, no to wreszcie mamy zakończenie tego całego serialu pod tytułem Jimmy chce odejść. Wreszcie Jimmy Butler znalazł się w drużynie, która wydaje się będzie mu odpowiadała poziomem, charakterem zawodników liczących się w drużynie, czyli Bena Simmonsa i chodzi o Bena Simmonsa i o Joela Embiida. Goście, którzy nie robią w gacie, tak jak wydaje się, że robili Towns i Wiggins. No i goście, którzy powinni wytrzymać psychicznie osobę Jimmy'ego Butlera, który, jak wszyscy doskonale wiemy, jest człowiekiem dosyć wymagającym. Jakie ta wymiana stawia wyzwania przed Sixers? Przede wszystkim rozbity został ten najlepszy skład, ta najlepsza piątka z poprzedniego sezonu, czyli Simmons, Redick, Covington, Saric i Embiid. Oni jako ustawienie pięciu zawodników byli zdecydowanie najlepsi w poprzednich rozgrywkach. Teraz już tego nie ma. Redick bywał przesunięty na ławkę rezerwowych, żeby zrobić miejsce dla Markela Fultza, no a teraz nie ma już Saricza i Covingtona, więc wyzwanie dla Sixers będzie takie, żeby znaleźć nową, optymalną piątkę i wcale nie będzie to łatwe. Zobaczymy, więcej minut pewnie powinien dostać Wilson Chandler w związku z tą wymianą, bo to on będzie grał pewnie teraz czwóreczkę obok Jimmy'ego Butlera, chyba że Sixers zdecydują się grać zupełnie inaczej, czyli z Embiidem, z Redickiem, z Fulcem, z Simmonsem i z Butlerem. Taka piątka też jest możliwa, tylko wtedy problem się pojawia taki, że na ławce rezerwowych mają dosyć krótko. Z drugiej strony mogą tam grać Landry Shamet, Mike Muscala, może większe minuty dostanie wreszcie Furkan Korkmaz, może większe zaufanie dostanie też TJ McConnell. Zobaczymy, jak to Brett Brown ułoży. Natomiast jeśli chodzi o wyzwania przed drużyną, to na pewno jest to znalezienie złotego środka, znalezienie odpowiedniego ustawienia z każdym z tych zawodników, no i przypisanie im odpowiednich ról. Wyzwaniem też będzie przed Sixers szatnia, która będzie musiała przejść pewne zmiany, tak? Wiadomo, że Butler może chcieć zostać nowym liderem szatni, gdzie wydaje się przynajmniej na razie, że takim liderem jest Joel Embiid, więc tu może dojść do jakiegoś zgrzytu, chociaż mam nadzieję, że nic takiego nie będzie, że Butlera w 100% zadowoli bycie jedną z trzech gwiazd i bycie w drużynie, która walczy rzeczywiście o najwyższe cele. No i kluczem jest też pytanie, co dalej z Butlerem, który ma zostać przecież wolnym agentem w najbliższe lato i jaką wtedy decyzję podejmie. Oczywiście granie z Butlerem powoduje, że mniej piłki powinno się znajdować u Bena Simmonsa, bo Butler będzie chciał grać trochę izolacji na pewno. A co za tym idzie, to może być problem dla Sixers, jeśli chodzi o chociażby spacing. No ale tutaj zostawiam dużo wiary, pokładam w Bretta Browna, który chociażby wydaje mi się, że może używać wtedy Simmonsa jako gościa grającego tyłem do kosza, blisko obręczy, ewentualnie gościa ścinającego, uciekającego za plecy. Pytanie co dalej z Markelem Fultzem, bo Fultz ostatnio zaczął rzucać osobiste takie jak Bill Cartwright, no i nie wygląda to dobrze. Zaprzestał pracy z trenerem od rzutów i no nie wiem, obawiam się coraz bardziej o tego gościa, więc chciałbym, żeby się odbudował, ale może być tak, że jeżeli ma dosyć wątły charaktery, tak jak Wiggins czy Towns, to przy Butlerze może jeszcze bardziej się zamknąć w sobie, jeszcze bardziej się zagubić, a tego mu zdecydowanie nie życzę. Jeśli zaś chodzi o Timberwolves, to Wolves na samej tej konkretnej wymianie nie wyszli tak źle. Jeśli spojrzymy na cały przekrój sagi związanej z Jimmy'm Butlerem, czyli od przyjścia z Chicago Bulls, gdzie w tamtą stronę wtedy powędrował Lauri Markkanen, Zach LaVine i Chris Dunn. Co prawda dwóch z nich w tej chwili jest kontuzjowanych, trzeci nie umie grać w obronie. Ale jeżeli tych trzech zawodników zamienimy na Covingtona i Saricza, no to teoretycznie nie wygląda to za dobrze. Natomiast wiadomo, że Butler pewną rolę pozytywną odegrał, bo pomógł wprowadzić Wolves pierwszy raz od 14 lat do playoffów. No a teraz w zamian za niego przyszło dwóch zawodników już doświadczonych, dwóch graczy, którzy swoje przeszli w NBA. Dwóch graczy, którzy zdecydowanie będą w stanie pomóc drużynie i
zapewnił trochę szerszą rotację. Szersza rotacja to jest konkretny argument za tym ruchem, z tego względu, że jak wiemy, Tom Thibodeau lubi grać duże minuty swoimi zawodnikami, więc w tym momencie dostarczenie Covingtona i Saricza spowoduje, że niektórzy gracze powinni dostać nieco więcej oddechu, no a więcej graczy powinno po prostu występować na boisku. Z drugiej strony boję się trochę, że przyjście tych dwóch zawodników sprawi, że debiutant Josh Okogie przestanie w ogóle wychodzić na boisko, bo takie zapędy oczywiście Thibodeau ma i nagle okaże się, że wcale nie będzie tak, że zamiast 8 zawodników będzie regularnie grać 9, tylko dalej będzie grać 8, takie Okogie czy na przykład Anthony Tolliver przestaną grać w ogóle. Pytanie też, jaka czeka przyszłość Toma Thibodeau, który wydaje się był i jest cały czas na odstrzale, cały czas jest tym gościem, którego Wolves mają się pozbyć. Wydaje się, że po tym sezonie najpóźniej odejdzie on i generalny menadżer Scott Layden, ale z drugiej strony pamiętajmy, że właściciel drużyny trzymał swego czasu Davida Kana przez 4 lata. A jakie ruchy robił David Kahn, to wszyscy pamiętacie. A jeśli nie, to polecam wam zajrzeć do chociażby Basketball Reference i znaleźć sobie tego gościa, jakie po kolei ruchy były w jego wykonaniu robione. No to po prostu była tragedia. Więc zobaczymy, czy rzeczywiście zostanie odstrzelony Thibodeau. Wydaje mi się, że powinien być, przynajmniej w zdrowej organizacji powinien być, a tak to cholera wie. Drugi temat. Carmelo Anthony na wylocie z Houston Rockets. No, nie dziwi mnie to. Szczerze wam powiem, nie dziwi mnie to. Z tego względu, że Carmelo od początku, większość ludzi mówiła, miała wątpliwości, zresztą też, czy Melo będzie pasował do tej drużyny, czy będzie w stanie pogodzić się z taką rolą, a nie inną. No i jak widać, obie strony gdzieś tam rozważają już rozstanie. Póki co Carmelo oficjalnie jest wystawiany jako niezdolny do gry z powodu choroby. Natomiast no, wydaje się, że tutaj chodzi o coś zupełnie innego, że jego rola w drużynie jemu się nie podoba, że wciąż ma marzenia o tym, żeby być graczem bardziej istotnym niż tylko wychodzący z ławki. Zresztą w ostatnich meczach przegrywał nawet walkę o minuty z debiutantem Garym Clarkiem, którego po prostu bardziej chcą Houston Rockets, bo potrafi grać po obu stronach parkietu, a nie tylko w ataku. No i tutaj wchodzą w grę tak naprawdę od razu statystyki. Bez Carmela Antonego, przez te wszystkie minuty, kiedy go nie ma, Houston Rockets mają najlepszą obronę w NBA. Najlepszą. Tracą 101,9 punktu na 100 posiadań. Z nim z kolei są o 9 punktów gorsi, tak? Tracą o 9 punktów więcej, więc to jest już podstawowa różnica. Dalej. Oczywiście Melo ma problem z trafianiem, bo to jest tylko 31% trójek i to nie wszystkich trójek, tylko tych po złapaniu piłki, oddaniu rzutu od razu, czyli to, co jest bardzo ważne w Houston po odrzuceniach czy Jamesa Hardena, czy Chrisa Paula. To, w czym specjalizował się chociażby w poprzednim sezonie Trevor Ariza, czy nawet Ryan Anderson, a Melo po prostu nie trafia. I to już drugi sezon z rzędu, bo też w poprzednich rozgrywkach w barwach Thunder nie trafiał za bardzo. Co dalej z Melo? Teoretycznie chętni powinni być, bo tak jak sobie dzisiaj robiłem przejście przez konkretne drużyny w NBA, no to takie zespoły jak Chicago, bym się nie zdziwił, gdyby się nim zainteresowali, jak Waszyngton chociażby. Boję się trochę, że mogą się nim zainteresować Minnesota Timberwolves, czego bym bardzo nie chciał, bo tam wolałbym, żeby już zostało tak, jak jest. Więc wydaje mi się, że rynek na Carmelo Antonego jeszcze będzie. Pytanie, czy on wreszcie się zgodzi z tym, że ma być rezerwowym i nikim więcej, bo jeżeli nie, no to zaraz będzie dokładnie ta sama historia w innej drużynie, chyba że trafi do drużyny, która o nic nie walczy. No nie wiem, chyba że trafi do takich Washington Wizards, ale to będzie oznaczało praktycznie posadzenie na ławce prawdopodobnie Otto Portera, czego mam nadzieję Scott Brooks nie zrobiłby. No ale cholera wie, co się wydarzy. Ja myślę, że to przyszedł taki moment, że Carmelo musi po pierwsze, jeżeli chce dalej być w NBA, to pogodzić się z taką rolą, jaką ma. Jeżeli nie chce się z taką rolą pogodzić, no to ma dwa wyjścia. Chiny i tam bycie strzelcem. No zresztą nie wiem, czy dochodzi do was. Ostatnio Jimmer Fredette chociażby rzucił 75 punktów w jednym meczu, więc takie rzucanie Carmelo by jak najbardziej odpowiadało. A jeśli jego ambicje nie pozwala mu grać w Chinach, no to zakończenie kariery. To też nie jest jakaś wielka ujma, ma już też swoje lata, chyba 35 w tej chwili, czy jakoś tak, więc no, można karierę skończyć, można odejść z NBA po jeszcze w miarę sensownych statystykach.
No więc niestety, to chyba się, chyba rzeczywiście zaczynamy doświadczać końca kariery Carmelo Antonego, bo to już chyba pora. I ostatni temat najświeższy. Nie wiem, czy widzieliście, ale pewnie tak. Draymond Green w końcówce spotkania z Los Angeles Clippers zebrał piłkę pod własnym koszem przy remisie i postanowił samemu wygrać mecz, mimo że Kevin Durant domagał się podania już pod własną obręczą. Draymond Green poszedł w kozioł, przeszedł przez linię środkową, potem chciał chyba minąć wszystkich zawodników i oddać rzut, ale zakozłował się, stracił piłkę. W efekcie tego doszło do dużej sprzeczki jeszcze na boisku pomiędzy nim a Durantem, która miała ponoć kontynuację w szatni. Skończyło się tym, że do żadnych rękoczynów nie doszło. To jest pierwsza rzecz. Druga, Green został zawieszony na jedno spotkanie za swoje zachowanie. Podobno wielokrotnie nazywał Duranta, używając słowa bitch. Okej, niech będzie. Koniec końców został zawieszony na to spotkanie z ostatniej nocy z Atlanta Hawks, co go kosztowało 120 tysięcy dolarów, bo bez wypłaty to zawieszenie było. Czy mnie to dziwi? Nie, zupełnie nie. Z tego względu, że no, sam będąc przez wiele lat w szatni, oczywiście na zupełnie innym poziomie, ale w szatni, która za sobą przebywa kilka lat, dosyć regularnie, do spięć, do kłótni dochodzi. Czy to o rzeczy niezwiązane z grą w koszykówkę, czy to o rzeczy stricte z boiska, tak? Mamy chociażby u siebie w drużynie takiego zawodnika, który gra już chyba z 10 lat z nami w tej naszej amatorskiej lidze i do dzisiaj nie jest w stanie zapamiętać podstawowych zagrywek, a gra dużo minut, bo ma dobry rzut, nieźle zbiera i tak dalej, potrafi dobre statystyki wykręcać i napędzać nam często atak, ale no, nie zna zasad podstawowych, jakie sobie gdzieś tam przyjęliśmy. Jest nas konkretnie wkurza, więc jak tylko wychodzi z szatni, to zaczynamy o nim gadać, zaczynamy na niego narzekać, marudzić i tak dalej. No i jak najbardziej jestem w stanie zrozumieć tą sytuację, że Green mógł się pokłócić z Durantem. Zresztą prawda jest taka, jak spojrzymy w historię, nie raz i nie dwa dochodziło do konfliktów w zespołach, a i tak kończą się to mistrzostwami. Chociażby tajemnicą Polichinella są kontakty Kyriego Irvinga z LeBronem Jamesem. Czy oni się rzeczywiście lubili, czy też tam nie dochodziło do jakichś rzeczy, tylko nic nie ujrzało światła dziennego. Oczywiście konflikt Kobe'ego Bryanta z Shaqiem. No, też zdobyli chyba trzeci tytuł już po tym, jak się rzeczywiście ostro pokłócili. Wcześniej chociażby Chicago Bulls. Jak się dowiedzieć można z książki Kenta McDeala, Steve Kerr pobił się z Michaelem Jordanem przed sezonem 95-96. Scottie Pippen z Dennisem Rodmanem przez 3 lata nie zamienili słowa, poza zwykłymi uwagami dotyczącymi tego, jak się zachować na treningu albo w trakcie meczu, co robić, jak się ustawiać i tak dalej. Że przez 3 lata słowa nie zamienili. Potrafili zdobywać mistrzostwa zarówno Bulls, jak i Lakers tak. Więc to wcale nie jest powiedziane, że teraz nagle widzimy jakieś złamanie tej drużyny, koniec Golden State Warriors. Absolutnie nie, ja w to nie wierzę. I wydaje mi się, że takie rzeczy też są potrzebne, że one często oczyszczają atmosferę, pozwalają pójść krok dalej, że dzisiaj się pokłócili, jutro sobie przybiją piątkę, zaczną grać, jeszcze bardziej rywalizować ze sobą i pójdą do przodu po prostu. No. Mają doświadczenie mistrzowskie, wiedzą o co chodzi, że listopad to nie jest miejsce na to, żeby wygrywać mistrzostwa, ale też nie jest miejsce na to, żeby przegrać mistrzostwo. Oczywiście można je przegrać, jeśli to będzie kontuzja wykluczająca zawodnika do końca rozgrywek, ale takie kłótnie wydaje mi się, że nie. Natomiast konsekwencją tego typu rzeczy może być to, że rzeczywiście Kevin Durant będzie chciał odejść po sezonie, tak? Bo jak wiemy, może zostać wolnym agentem i wtedy sobie odlecieć w siną dal. I być może o to chodzi, że Warriors jeszcze wciąż wierzą w kolejne tytuły mistrzowskie, nie tylko w ten trzeci z rzędu, a czwarty w ciągu 5 lat, ale chcieliby też dalej to robić i być może Durantowi to już nie jest potrzebne do szczęścia, a oni by go chcieli i kto wie, może to też jest podłoże jakichś tam konfliktów wewnątrz zespołu. Okej, to tyle na dzisiaj. Dzięki za wysłuchanie. Do usłyszenia następnym razem.